Cztery oczy. Poranna rozmowa Radia Opole. Dzień dobry, Ireneusz Prochera, a ze mną jest Piotr Pancześnik z Kongregacji Przemysłowo-Handlowej. Dzień dobry Państwu. Przeczytałem taką opinię, że polski handel dogorywa. To dosłowny cytat z jednego z publicystów. Zgadza się Pan z taką opinią? To my o tym mówimy jako organizacja od bez mała 10 lat i cały czas podkreślamy, że jeżeli tego trendu nie odwrócimy, no to w tym momencie za parę lat będziemy skansenem, jakimś tam wybrykiem natury. A skądinąd wiadomo, że ten polski handel to głównie małe i średnie firmy, sklepy. Nie tylko małe i średnie, mamy kilka sieci, nie będę wymieniał nazw, w całkowicie polskim kapitałem, które do tej pory dają radę. Powiedzmy w ten sposób, dają radę. Czyli są w stanie przetrwać. Myślę, że mają perspektywy rozwojowe, no ale jeżeli ktoś od kilkunastu lat rzuca jakąś taką tezę, spychając nas, że mamy se szukać jakiejś niszy, ja, obywatel tego państwa, mam se szukać w tym państwie niszy, no to jest obrażające dla mnie jako obywatela. Już nie mówię o przedsiębiorcy, który od prawie 20 lat, no już 25, Boże, jak ten czas leci, płaci podatki, dawał miejsca pracy. I to jest dla mnie obrażające, że ja mam se szukać niszy, a opowiadanie jakiejś bzdur, że jakiś sklepik osiedlowy będzie żył z mleczka i bułeczek, to już jest po prostu... Ktoś może mówić, kto nie ma zielonego pojęcia o handlu. Ale czy sprawcą Państwa kłopotów są wyłącznie te wielkie, wielkopowierzchniowe, z reguły z kapitałem zagranicznym sieci handlowe? Też. Myślę, że tutaj ten kierunek, który obecny rząd proponuje, zobaczymy po efektach. No właśnie, bo trwają konsultacje. Pierwsze, na szczęście mamy to, że Węgrzy przeprowadzili już to. Mamy pewne pole doświadczeń i jakoś się ich gospodarka nie zawaliła, nikt ich z Unii Europejskiej nie wyrzucił. Mimo nagonki przez wiele lat, okazuje się, że w tym kraju, jeżeli ktoś zarabia pieniądze, to powinien płacić daniny na ten kraj. No i tylko tyle. No, a według, nie będę wymieniał angielskiej nazwy, żeby nie popełnić błędu, publikacji międzynarodowej organizacji, która liczy pewne wskaźniki ekonomiczne. 90 miliardów złotych rocznie wypływa z Polski. Jesteśmy bardzo peryferyjną w tym momencie gospodarką, która pracuje na centrum, wręcz powiedziałbym wasalną, bo taka danina to jest olbrzymia kontrybucja. No właśnie, trwają rozmowy dotyczące i konsultacje dotyczące tego, w jaki sposób powinny te wielkie sieci handlowe zostać opodatkowane. Ostatnim pomysłem jest podatek liczony od obrotu, a nie od powierzchni, jak to mówiono wcześniej. Jest to dla mnie dosyć zasadne, ale ten podatek może mieć wiele wymiarów, nie musi mieć tylko jednego wymiaru. Ważne jest, żeby doprowadził wreszcie do sytuacji, żebyśmy my, mówię o polskich handlowcach, pracowali i polskich przedsiębiorcach, pracowali na mniej więcej podobnych zasadach, czyli żeby nasze obciążenia w stosunku do obrotu były porównywalne między wielkimi sieciami. Tutaj jest tylko kwestia wyrównania. Tutaj nie wyrównania szans dla nas, a jednocześnie dochodu dla budżetu, do realizacji innych celów. No bo teraz jest tak, że zarówno ten mały sklep, jak i duża sieć płacą podatek na tych samych zasadach. Tak, dokładnie. Co jest absurdem. Jednocześnie dumpingują w wielu przypadkach ceny, które moglibyśmy rozmawiać przez kilka godzin. Ja bym powiedział o wszystkich mechanizmach, jakie stosują. W wielu audycjach, w wielu publikacjach zresztą przedstawiałem te mechanizmy, na jakich po prostu okrada się gospodarza. Czyli podatek liczony od obrotu, a nie od powierzchni, przy tym progresywny podatek, czyli oczywiście rosnący, proporcjonalny do wielkości firmy. Oczywiście, że ten, który więcej zarabia, powinien więcej płacić. No jest to chyba oczywiste i to nie budzi niczyich sprzeciwów. Mhm. Ale z drugiej strony przedstawiciele tych dużych sieci handlowych mówią tak, że jeżeli zostaną opodatkowani, no to wzrosną ceny i to wszystko i tak się odbije na kieszeni klientów. Być może, Boże, my to płacimy od tylu lat porównywalnie dużo więcej i
I tutaj nagle takie rozdzieranie szat, no wydaje mi się to po prostu straszeniem i no mamy Węgrów przykład, czy tam wzrosły ceny? Raczej społeczeństwo jest zadowolone patrząc po wynikach. A czy to... wyborczych. Tak. Czy to zwiększy atrakcyjność, konkurencyjność tych małych i średnich sklepów? Wyrówna szanse. Ja nie mówię, że załatwi to wszystkie problemy tego sektora, ale mamy trochę czasu i będziemy nad tym pracować. Ja uważam, że mając równe szanse, nasi przedsiębiorcy są w stanie wygrać, bo jeżeli wygrywają w tak niesprzyjających warunkach często, to świadczy o to, że jesteśmy dobrzy. Proszę zauważyć, nam się zafundowało pewne rozwiązania, które no, przed audycją mówiliśmy chociażby o godzinach otwarcia. W Niemczech w sobotę, niedzielę jakoś nikt nie otworzył, nie otwiera sklepów. Jest tam jeden drobny wyjątek, miejsca turystyczne, gdzie można handel uprawiać przez cały tydzień, ale też w ograniczonym zakresie. Przecież nie uważa, że tam są 24 godziny na dobę czynne markety. No, czegoś takiego nie ma. No właśnie, bo pojawia się w tych rozmowach o podatku dla sklepów wielkopowierzchniowych również wątek związany z tym, żeby zamykać te duże sklepy w dni wolne od pracy i w święta. Będzie mi się wydawało to dosyć trudne ze względu na przyzwyczajenie klientów. Tutaj ja jestem pragmatykiem. Wytworzyliśmy pewien model funkcjonowania w handlu rozrywki, no bym to był w tych kategoriach bym to traktował. I to będzie trudne, bo trzeba by było zmienić mentalność. Zobaczymy. Zamknęliśmy no ale w święta sklepy są zamknięte. Są. No i oczywiście dziury w niebie nie ma, nikt z głodu nie umarł z tego powodu. Ale czy zamknięcie tych sklepów w niedzielę pomogłoby małym sklepom? Ja nie wiem, czy to by pomogło, stałby się ten handel bardziej cywilizowany, bardziej normalny według mnie. Jakie jeszcze pomysły należałoby wnieść do tej ustawy, która ma regulować handel? Ale ja myślę, że tą ustawą nie załatwimy wszystkiego. Myślę, że wiele rzeczy, bo bardzo często wypowiadają się na temat handlu różne organizacje przedsiębiorców, bo one są różne, niejednakowe, zrzeszające bardzo różne przedsiębiorstwa, bo jak żeby mnie porównywać do choćby jakiegoś tam KGHM-u, będę wymieniał tylko nazwy polskich firm. A prawo dotyczy nas w jednakowym zakresie. My mamy dokładnie takie same obowiązki według prawa. Ja myślę, że tutaj trzeba by było pójść w drugim kierunku, z tej małej i średniej przedsiębiorczości zdejmować te obciążenia, choćby administracyjne, różnego typu, doprowadzać do uproszczenia form podatkowych. To jest na wiele lat. My wielokrotnie podnosiliśmy różne kwestie, ale tutaj myślę, że nie tworząc już następne przepisy, które będą dołowały gospodarkę, bo one nie mogą wybiórczo traktować, to można pewne obszary zwalniać. Ja zawsze mówię, że tych przepisów jest troszkę za dużo i trochę trzeba je przejrzeć. Czytałem takie dane, z których wynika, że co roku kilkanaście tysięcy sklepów tak, w Polsce upada, jest zamykane. To jest cała tendencja. Najśmieszniejsze jest to, że my od kilkunastu lat mówimy, że ten proces będzie się kończył tym, że tych małych podmiotów będzie coraz mniej. To znaczy będzie ich coraz więcej, tylko to będą jakieś formy samozatrudnienia. Proszę, bo statystyka wszystko przyjmie. Ale jeżeli przyjmuje się rozwiązania dla całości gospodarki, no to ono kogoś zawsze tam uderza. Najczęściej uderza właśnie w te małe przedsiębiorstwa, bo one nie mają takiej zdolności omijania prawa, nawet najbardziej skutecznego omijania prawa, bo po prostu nie mają środków na to. Duży może więcej, więc z tych małych trzeba te obciążenia zdejmować. I to ja uważam, że to będzie następny krok, w którym powinniśmy pójść. Żeby upraszczać procedury, upraszczać prawo dotyczące pewnych sektorów do pewnych poziomów. Jeżeli ktoś osiąga, to jest tak jak z podatkiem VAT, osiągając pewien poziom obrotu,
stajesz się watowcem. No, wystarczy te progi w wystarczająco wysokim poziomie i jakimś tam racjonalnym sposób poustawiać i te obciążenia można regulować. I państwo jest suwerenne i może to regulować. A może te małe sklepy upadają dlatego, bo jest ich za dużo? Boże. A komu one przeszkadzają? Ale czy to jest rola państwa, żeby dbać o ich istnienie, podtrzymywać ich przy życiu? Mówiąc o modernizacji naszego państwa, od lat 90. mówi się, że przynosimy pewne schematy z zachodu. Nie zawaliła się gospodarka Włoch, kiedy Włochy doskonale chronią swój rynek. Tam się nie buduje wielkich sklepów, wielkich hipermarketów. Nikt nie mówi, że włoska gospodarka jest zacofana. Przyjęcie modelu, który by zadawalał możliwie jak największą grupę klientów i dystrybutorów, jest racjonalne. Ja nie mówię o jakichś konkretnych rozwiązaniach. Myśmy przyjęli najbardziej fatalny kierunek rozwoju. Zamiast przyjmować z zachodu know-how, wysokie technologie, no to myśmy sobie zbudowali, no, w cudzysłowie, masę stodół i powiedzieliśmy, że to jest nowoczesność. No, to nie jest nowoczesność. Nowoczesność to jest innowacyjność, to jest gospodarka, która będzie rzeczywiście konkurencyjna na rynku światowym, a nie dostarczycielem, to przytoczę, te 90 miliardów złotych wpompuje się z Polski bez przerwy. No musimy tę tendencję odwrócić, bo inaczej po prostu brniemy w ślepą uliczkę. Ja nie mam recepty na wszystko. Jeżeli będziemy rozważać każdy z tych obszarów, prawny, socjologiczny, psychologiczny, możemy to po prostu wszystko jakoś normalnie, ale nie małpując rozwiązania, a z reguły jeszcze małpując najgorsze rozwiązania. Czyli elementem tej regulacji będzie ta nowa ustawa w sprawie podatku. Uważam, że to powinien być dobry początek. Dziękuję bardzo. Piotr Pancześnik, Kongregacja Przemysłowo-Handlowa, był moim gościem. Dziękuję pięknie państwu. Radio Opole. Twoje sprawy, twoja muzyka.